Łamen Show. Cześć, witam bardzo serdecznie. Wczoraj był Dzień Babci, dzisiaj Dzień Dziadka. I muszę powiedzieć, mam jedną wnuczkę, ale z nią takie fajne skojarzenie, że jak przychodziła na świat i przyjeżdżałem do szpitala, to jak wchodziłem na ten cały oddział położniczy, było 1-0 dla Legii w Poznaniu, co wydawało się takim znakiem dość zaskakującym, bo Legii rzadko się tam udawało wygrywać. A zanim doszedłem na drugie piętro, to już było 3-0 dla Legii. To była 30 minuta meczu. Nie wiem dlaczego, ale mój syn natychmiast uznał, że to jest fantastyczny znak. Taki, że urodziła się pod dobrą gwiazdą, pod dobrą, może nie dla Lecha, ale pod dobrą taką futbolową, że po prostu dużo bramek pada w ważnych meczach, przy pełnych trybunach. I niestety okazało się, że to taki kaprys losu był, bo potem wszystko wróciło do normy i Lech, tak jak to zwykle bywa ostatnio, po prostu już Legię na kwaśne jabłko tłukł, poza finałem Pucharu Polski. Słuchajcie, coś może o piłce nożnej wyjątkowo, jako że to 60-lecie teraz jest, gala niebawem i dobra okładeczka, bo jest, a propos właśnie tego Lecha, Legii, to wszystko się kręci wokół tego, Kaspar Hamleinen z koszulką, a w tle odchodzi Michał Żyro w tejże samej koszulce. No i taki jest dosyć interesujący punkt widzenia redaktora Godlewskiego na temat odejścia Żyry. I to mnie, mówiąc szczerze, trochę zaskoczyło. To jest w ogóle taki tekst, jakby go dyktował Cezary Kucharski, czyli ten menedżer. Mianowicie tak, że obecnie tygodniówka Żyry wynosi 11 tysięcy funtów, co przy aktualnym przeliczniku daje o 4 tysiące złotych więcej niż w Legii zarabiał przez miesiąc. No i to jest, okazuje się, że Giroud jeszcze jak awansuje do Premiership, to będzie zarabiał nie 600 tysięcy funtów rocznie, tylko 2 miliony funtów rocznie. No to jest takie bajdurzenie, sorry Adasiu, to jest takie bajdurzenie, bo na tej zasadzie można powiedzieć, że gdybym zagrał w tego Totka i trafił 35 milionów, to byłbym bogaty. No co by było gdyby? Gdyby Polacy umieli grać piłkę, to by byli mistrzami świata. No w każdym razie jest to przeliczanie, że za każdy remis 500 funtów, za coś tam, ileś tam funtów i te 4 tysiące więcej wbiło mi się do głowy, dlatego że w Anglii wszystko jest droższe paradoksalnie, więc jak mam 4 tysiące więcej, to wcale nie oznacza, że na koniec miesiąca będzie miał 4 tysiące funtów, 4 tysiące złotych mniej. Więc naprawdę ludziom się wydaje, że te parę groszy to potrafi zrekompensować coś, co bezpowrotnie się traci, czyli miejsce w dobrym klubie, a przechodzi się do klubu nędznego. No ale to tylko tak na marginesie, bo lubię poruszać takie tematy, które jakby jeszcze żyją, to na razie już wiadomo, że do Premiership to on ma równie daleko jak ja, ale będziemy mu kibicować, zwłaszcza, że to jest młody chłopak, 24 lata. Okazuje się, że wszyscy nagle mówią, przecież to środkowy napastnik, od razu to wszyscy wiedzieliśmy, taki wspaniały, tego śmego. No, pamiętajcie, w tej drugiej lidze, tej angielskiej, to Grzegorz Rasiak też strzelał bramki. Więc tego, bez szaleństw. Bez szaleństw, słuchajcie, pozdrowienia od Leonidasa. Tu jest w starym kinie piłki nożnej przypomniany mecz, w którym Polska przegrała z Brazylią 5-6 na Mistrzostwach Świata. 5-6, ale po dogrywce. Wcześniej było 4-4. I ja zupełnie zapomniałem o jednej rzeczy. Właśnie mi tu przypomniał jakiś kronikarz. Mianowicie, że w ostatniej minucie przy stanie A, tutaj mówi Władysław Szczepaniak, wspomina, mogliśmy przy odrobinie szczęścia wygrać ten mecz w normalnym czasie. Tak się bowiem złożyło, że w ostatnich sekundach przy stanie 4-4 Piątek poszedł na samotny przebój. Minął kilku przeciwników i chytrze strzelił. Niestety piłka odbiła się od słupka i wyszła w pole. No niestety mamy takiego pecha, bo ja pamiętam też, jak graliśmy z Brazylią na Mundialu 86, to Rysio Tarasiewicz strzelił chytrze, też minął paru.
I też się odbiła od słupka i też wyszła w pole. Niby milimetry, niby tak mało, no a jednak pamiętajcie, każdy głupek strzelał słupek. To skoro trafił słupek, to znaczy, że nie wcelował w bramkę. Tak się powoli się pokazują, aha, jeszcze wracając do tego meczu Polska-Brazylia, to ja potem ze smutkiem odkrywałem, że aż trzech reprezentantów Polski z tej drużyny, to dosłownie rok później pozmieniało, że tak powiem, barwy narodowe, mianowicie Wilimowski, to każdy zna, to temat oklepany, natomiast jeszcze Piątek, ten właśnie, który szedł na przebój i Szewkę. Także mieliśmy w reprezentacji na mundial trzech dziadków z Wehrmachtu, tak to ładnie powiem. Słuchajcie, powoli się pojawiają te informacje, kto będzie typowany do różnych nagród i tylko powiem wam tak, szkoleniowcy, czyli trener roku. I mamy tak, Michniewicza, Nawałkę, Probierza, Skorże a ten piąty to Jacek Zieliński. No i teraz jest pytanie, kogo robić trenerem? Czy takiego, który osiągnął jakiś wynik, powiedzmy jak Adam Nawałka, czy takiego, który zrobił coś z niczego? Czyli tak jak kiedyś był Brian Clough, który z zespołu drugoligowego, powiedzmy, że na poziomie Wolverhampton, ale akurat dotyczyło to Nottingham Forest, nie dość, że wszedł do Premiership, to jeszcze zdobył mistrzostwo Anglii i jeszcze potem Puchar Mistrzów i jeszcze obronił ten Puchar Mistrzów. Tak więc ja jestem bardziej zwolennikiem tej drogi, że coś z niczego. Jakbym miał z tej piątki kogoś typować, to powiem szczerze, za całokształt, no bo praca trenera to nie tylko wystawianie składu, to jakbym miał tak za całokształt, czyli za to, co mówi, co robi, jakie ma wyniki, no to zdecydowanie właśnie nie Adam Nawałka, tylko Czesław Michniewicz. To byłoby ciekawe, zresztą to chyba jest jego jedna z ostatnich szans, żeby zostać tym trenerem roku, bo wprawdzie on wciąż uchodzi za młodego szkoleniowca, no ale już taki młodziutki nie jest. No ja w każdym razie życzę mu, żeby jurorzy właśnie docenili, że szedł do klubu, w którym się wiodło bardzo, bardzo, bardzo słabo. A w tej chwili nie dość, że ma wyniki, to jeszcze ma pieniądze na transfery, czyli potrafił zainteresować sponsorów, żeby do tego klubu, do tej Pogoni odrobinę dorzucono. To jest ciekawostka, bo Pogoń Szczecin nigdy nie była mistrzem, ale dwa razy była wicemistrzem i to były bardzo fajne czasy. Raz z Leszkiem Jezierskim, kiedy szalał w ataku Marek Leśniak, a raz była wicemistrzem, kiedy był Janusz Wójcik, a potem zluzował go Edward Lorenz. Zresztą co zapoczątkowało niechęć chyba obu szkoleniowców i Wójcik zawsze na pytanie, co robi Lorenz, mówi Lorenz robi przysiady. No, także ten. I słuchajcie, teraz jeżeli będziemy mówili o ligowcach roku, ligowcach, nie piłkarz roku, no bo wiadomo, będzie nim na 100% albo Lewandowski, albo Krychowiak. Ja jestem za Krychowiakiem. Pamiętajmy, Krychowiak wygrał Puchar Europejski. Lewandowski w tym roku nie. Nawet nie był królem strzelców. Więc ten. Ale nie dlatego, że go nie lubię, tylko że więcej od niego oczekuję.